ludzie są dumni, że ich kapłan, proboszcz, to naprawdę był ktoś, kto był bohaterem. W takim momencie, kiedy jest wojna, nie wiem, nie poszedł z partyzantką, a on jednak został na plebanii, która była, nie wiem, na widoku. Myślę, że wtedy ta świadomość była tych wszystkich rzezi, podpaleń, mordów. Dodaje odwagi nam księży. On w tym świecie, gdzie jest na przykład tyle krytyki, jakiegoś takiego antagonizmu. Szczęść Boże. Szczęść Boże. Dziś moim gościem jest ksiądz Mariusz Rybiński. Ksiądz Mariusz posługuje w parafii w Gdeszynie. Tam, gdzie w czasie II wojny światowej został zabity, błogosławiony ksiądz Zygmunt Pisarski. Tak jest. Proszę księdza, jakby jednym zdaniem scharakteryzować błogosławionego księdza Zygmunta. Kim był? Co było w nim ważne? Ksiądz Zygmunt, według takiego mojego jakby odczucia, czytając, słuchając różnych świadectw, wspomnień, był przede wszystkim, tak mi się wydaje, takim księdzem blisko ludzi. Księdzem, który z tymi ludźmi bywał, spotykał się, z nimi rozmawiał, odwiedzał. Myślę, że ich rozumiał. Chciałbym podkreślić w ten sposób, że był zżyty z tymi ludźmi w tej swojej parafii, że będąc tam 10 lat, a pewnie z perspektywą, gdyby nie ta śmierć męczeńska, jeszcze następnych wielu, wielu lat, był przyjęty przez tych ludzi, lubiany, takie są świadectwa. Także był kapłanem takim, jak się mówi, swoim, ich i też tych ludzi uważał za swoich. Do czasów II wojny światowej był zwyczajnym kapłanem. Gdy wybuchła wojna, napięcie wokół niego coraz bardziej rosło. Co przeżył? Co się stało? Tak, na pewno był tym zwykłym kapłanem, bo ja myślę, że on nie miał aż takich ludzkich, nie wiem, atutów, które by go wyróżniały wśród, nie wiem, innych. Nawet, nie wiem, postura, wygląd, styl mówienia, tak jak opowiadają świadkowie. Za tym wszystkim widać było, że to jest skromny człowiek. Z wyglądu też mamy ze zdjęć, no bo to są też opisy psychologiczne. Bardzo prosty, zwyczajny, dobrotliwy, też widać z twarzy, z mimiki, jak on miał. To był ksiądz po prostu, który miał humor, żartobliwy na przykład. Lubiał dzieci, zaczepiał. Nieraz wspomina się, jak wracał do swojego domu, do rodziców, to tam akurat w jego kamienicy mieszkały dzieci żydowskie, to on z nimi żartował, mówi, łapał ich, straszył w pewien sposób i mówi, będę was chrzciła, dzieci uciekały. I to się też opowiada, jaki on był też w parafii. Myślę, że to było coś, co dzisiaj też jakoś może za tym trochę tęsknimy, żeby ksiądz na przykład był z dziećmi, lubiany przez dzieci. To było takie naturalne, że był dla nich jakimś autorytetem, może kimś ważnym, a zarazem bliskim, bo przecież uczył katechezy w szkole. Tak przecież kiedyś było, że ksiądz uczył w szkole i z tymi dziećmi bywał i to było jakoś też naturalne. A to, co się wydarzyło, skończył się ten czas, można powiedzieć, spokoju. Wybucha II wojna światowa. Gdzieś tam, można powiedzieć, daleko od Gdeszyna, bo Gdeszyn jest, można powiedzieć, na wschodzie Polski, albo można powiedzieć, jest zwykłą małą wioską, gdzieś wśród pól, daleko od cywilizacji. A tu nagle wiemy, że ze wschodu też są te poruszenia wojenne dość groźne i mamy też tą swoją historię wschodnią. Powiedzmy może dokładnie, gdzie jest Gdeszyn, żeby też unaocznić widzom, gdzie, w jakich terenach jesteśmy. No jesteśmy na Zamojszczyźnie, tak? Blisko Chrubieszowa, blisko granicy ukraińskiej. Gdeszyn, choć jest zwykłą wiejską parafią, dzisiaj już niewielką, sama miejscowość liczy może 50 rodzin, gdzieś około, a przed wojną mówi się, że to była druga miejscowość w powiecie chrubieszowskim, także na pewno był większy. Zresztą rozumiecie Państwo, że dzisiaj w ogóle te wszystkie nasze polskie wioski się wyludniają i są inne niż kiedyś, niż jeszcze może gdzieś kilkadziesiąt lat temu.
no taki jest czas, taka jest ekonomia, przyszły takie czasy. I taki jestem gdeszyn po prostu dzisiaj. Zwykły, skromny, można powiedzieć daleko od cywilizacji. Żyjemy w tej swojej skromności na wsi, tak jak się żyje w Polsce wschodniej. I w tym Gdeszynie po wybuchu II wojny światowej ksiądz Pisarski posługuje jako kapłan. Ksiądz Zygmunt jest proboszczem w Gdeszynie już od kilku lat. No i kiedy wybucha II wojna światowa, 1939 rok, sytuacja szybko staje się taka napięta, bo księdzu Zygmuntowi Ukraińcy, jeden z przedstawicieli Ukraińców, zabiera klucze do kościoła. Jak to dokładnie było, to ja nie potrafię Państwu tego opisać, ale faktem jest to, że ksiądz Zygmunt nie ma wstępu do kościoła. Kościół jest zamknięty. No i ksiądz Zygmunt od tego momentu odprawia wszystkie msze, nabożeństwa na plebanii. Tam się gromadzi ta cała wspólnota rzymskokatolicka, bo warto wiedzieć, że ta parafia nasza jest, ta miejscowość Gdeszyn ma ludność właśnie tę polską i też tę ukraińską. Też mieszkało jakieś tam kilku Żydów, ale wiemy, że tu był właśnie, można powiedzieć, taki styl też jak na naszym wschodzie Polski. No i tu od razu to napięcie naprawdę nastąpiło bardzo szybko. Nastąpiła jakaś wrogość, jakieś nieporozumienie, bo ksiądz Zygmunt niestety nie odprawia mszy świętej w kościele. Kościół jest zamknięty w ogóle. No i wszystko, co się dzieje, gdy chodzi o nasze nabożeństwa, całe sprawowanie liturgii, jest na plebanii. I co dzieje się dalej? Czas trudny. Ja myślę, że warto też opowiedzieć, co dzieje się dalej w takim stylu, że ksiądz Zygmunt, mimo tego bólu, bo na pewno dla kapłana jest to trudne, jeżeli ktoś mu zabroni po prostu podejść do ołtarza. Tam jest prowizoryczny ołtarz, sala na plebanii, ale odprawia codziennie msze święte, jest organista, który mu pomaga w tej posłudze. Dzieją się te wszystkie nabożeństwa, są pogrzeby, liturgie, chrzty, tak jak normalnie parafia dalej funkcjonuje. Jest wojna, jest groza, bo tam na naszym terenie co rusz słychać o różnych sytuacjach trudnych. Żyjemy też w takiej atmosferze w tamtych czasach takiego strachu przed Ukraińcami, bo niedaleko naszej wioski jest do tej pory, a wtedy to była wioska zaludniona przez Ukraińców, nazywa się Bereś, to dosłownie tak przez pola, 5 kilometrów, może mniej, do tej wsi. Mówiło się, że tam była największa cerkiew na Zamojszczyźnie. No i myślę, że gdzieś tam pod skórą wszyscy czuli, że nie warto drażnić się, zaczepiać Ukraińców, żyć spokojnie i przetrwać ten czas, mimo tego, że nie mamy prawa do kościoła. Ksiądz mówi o Ukraińcach. Rozumiem, że chodzi o bandy UPA, że też w tej miejscowości... Może była... w tej miejscowości nie słyszałem, żeby była jakaś grupa mężczyzn, która należała do tej bandy, ale myśmy jakoś tam wtedy czuli, ludzie czuli, że niedaleko, bardzo blisko, bo co to jest 5 kilometrów, ludzie wiedzieli, co się działo gdzieś tam, może jeszcze dalej, o różnych napadach, spalonych wioskach i te wiadomości przychodziły. No i ludzie w Gdeszynie, myślę, że mieli prawo bać się, lękać. Po prostu na pewno chcieli przeczekać ten trudny czas, no bo cóż mogli zrobić? No trudno się było jakoś, nie wiem, bronić, stworzyć, nie wiem, jakiś ruch oporu. Zwykli ludzie pracowali, uprawiali pola, żyli dalej. No i tak po prostu ten czas wyglądał. Ten takim powiedział, tych kilku lat do takiego momentu, kiedy później już przychodzą też na nasze tereny Niemcy. Jest po prostu taki czas, kiedy oni wywożą ludzi do różnych obozów i to jest już 42 rok, nie? Ale te lata takie, bym powiedział, koniec 39, 40, 41, to są w miarę takie dalekie jeszcze od wojny, szczerze mówiąc. Przychodzą Niemcy, ksiądz Pisarski nadal odprawia mszę święta na plebanii. To jest, moment jest taki, że Niemcy tak naprawdę docierają do księdza Zygmunta, przyjeżdżają. To jest już rok 43, nie? A wcześniej to trwa normalnie to wszystko w jakiś sposób, tak jak sobie wyobrażamy. Może na pewno jakiś, nie było tam
nic tak szczególnego. Może tak trzeba powiedzieć, że no, parafia jest, ksiądz jest, coś, co chcę powiedzieć, no ksiądz Egun na pewno parafii nie zostawił. Przecież mógł pojechać do domu, do swojego rodzinnego, miał około 40 kilometrów, bo pochodził z Krasnego Stawu. Ale jest przy ludziach, chodził po kolędzie, ludzie go pilnowali, bo faktem jest to, że ksiądz Zygmunt mówi się, że sam nigdzie nie chodził. Nie chodził gdzieś tam na drugą wioskę, czy do kogoś, z posługą, zawsze ktoś mu towarzyszył. Strzegli księdza, pilnowali ludzie, na pewno dbali o niego, tym bardziej, że ksiądz Zygmunt też nie był sam na plebanii. Jest faktem na przykład, że zaopiekował się młodą dziewczyną, która miała być wywieziona na roboty do Niemiec. Ksiądz Zygmunt ją schronił na plebanii, ona dzięki temu przeżyła. Potem właśnie świadczyła później już po wojnie o jego dobroci, o jego tej szczodrości. To jest tak. A kiedy już przychodzi ten właśnie rok 43, to już w zimie, w 42 roku, już tutaj są poruszenia, już są Niemcy w okolicy, na Zamojszczyźnie. No i jest dzień, ten właśnie, ten dla nas najbardziej, bym powiedział, taki ważny, a zarazem też tragiczny. Przyjeżdżają Niemcy, to jest rok 43, 30 stycznia, zima, przyjeżdżają, to jest akurat sobota, bo tak sprawdziliśmy w kalendarzu, bo dzisiaj się tak da łatwo sprawdzić, cofając szybciutko. I ksiądz Zygmunt rano sprawuje mszę świętą. Organista przez okno widzi nadjeżdżających Niemców, mówi księdzu pod koniec mszy świętej, bo gdzieś taki pewnie moment był, kiedy mógł mu szepnąć albo powiedzieć jakoś, że trzeba uciekać, chronić się. Ksiądz Zygmunt mówi, trudno, wola Boża. Takie są przekazane słowa, bo te słowa właśnie przekazał sam organista, pan Liebenstein. Organista uciekł. Bocznymi drzwiami uciekł, gdzieś się schował. Ksiądz Zygmunt zostaje. Pewnie się rozebrał z szat liturgicznych. Niemcy wchodzą na plebanie i księdza Zygmunta dosłownie wyrzucają na podwórze przed plebanie. A na tym podwórzu stoją zebrani mężczyźni, zwołani przez sołtysa, którzy przyszli. I tu można powiedzieć, że sobie zadajmy pytanie, po co? Wersja jest taka, że oni przyszli, że mieli coś obiecane przez Niemców. Byli tam Polacy też, ale większość to byli Ukraińcy. Że może Polaków wysiedlą, a Ukraińcy zostaną, bo wiemy, że ta historia jest nam znana przez to, że Ukraińcy ogólnie mieli obiecane coś tam przez Niemców, że tutaj będzie może znowu Ukraina. Polaków wywiozą, wy zajmiecie ich gospodarstwa i tak dalej. I ci młodzi mężczyźni stali na tym placu. I tu jest taki moment, bym powiedział, najbardziej taki mocny, też taki zarazem i dla nas też ciekawy, bo ksiądz Zygmunt wychodzi z plebanii z zakrawioną twarzą. Prawdopodobnie został uderzony w głowę. Jest jakby wyrzucony, na pewno zażenowany taką sytuacją. Wie, że tu coś się złego już kroi, święci. I jest znowu pytany. Pytany jest właśnie, nie wiadomo skąd Niemcy wiedzą o tej sytuacji, że on nie ma możliwości odprawiania mszy świętej w kościele, że ta msza święta jest na plebanie przez te kilka lat sprawowana i te wszystkie nabożeństwa. Niemiec, jeden z Niemców pyta, żandarm, kto ci zabrał klucze? No i ksiądz Zygmunt nie odpowiada. Nie odpowiada, nie mówi, nie przyznaje się. Oni znowu pytają, kto ci czynił krzywdę, którzy to... Stoi grupa mężczyzn, a ksiądz Zygmunt powiedział, tutaj są wszyscy moi parafianie. Na nikogo nie wskazał palcem. I wtedy Niemcy wybrali z tej grupy 30 i księdza, nie wiem, ustawili w szereg czy nie w szereg i poprowadzili całą tę gromadę za kościół, gdzieś tak mniej więcej pół kilometra za kościół, może mniej 300 metrów. I w pewnym miejscu po prostu ksiądz Zygmunt został zastrzelony, tam gdzieś przy drodze. A tych mężczyzn poprowadzono kilkadziesiąt metrów dalej, tak opowiadają, i z karabinu maszynowego rozstrzelano praktycznie wszystkich, dwom się udało uciec. I ksiądz Zygmunt właśnie wcześniej ginie. Jest z tego, co stwierdziliśmy podczas ekshumacji, został po prostu zastrzelony strzałem prosto w serce. Od tyłu. I tam leżał. W śniegu, w tym błocie, zakrwawiony. Wstrząsająca historia. Umarł broniąc tych, którzy zrobili mu krzywdę.
Myślę, że to, co ksiądz Zygmunt w pewnym sensie zrobił, czy powiedział, myślę, że on miał tam wewnętrzne takie przekonanie. Jeżeli tak przyglądamy się tej historii naszej, życia ludzi w tamtych czasach, mieszkali Ukraińcy, Polacy, ale wiemy z opowiadań, z historii, że ci ludzie tak naprawdę byli swobodożyci, to byli ludzie bliscy, to były rodziny, które były pomieszane, nawzajem pożenieni. I my patrzymy jak na dwa narody dzisiaj z tej perspektywy czasu, ale myślę, że ksiądz Zygmunt patrzył tak jak na swoich ze wsi, swoich chłopów, których widział, odwiedzał. Może nie miał takiego myślenia, szczególnie w tamtym momencie, czy oni są w kościele, czy oni nie są w kościele. Po prostu ludzie bliscy, znani mi, pewnie byli przyjaźni. To, że ktoś zabrał klucze, może czasami też się patrzy, że to był wygłup jakiegoś jednego ekstremisty, który, nie wiem, pozwolił sobie, bo wiedział, że jest wojna, że nikt mu, nie wiem, nie zabroni tak czynić, nikt się nie odzywa. Myślę, że wielu też Ukraińców na pewno nie chciałby czegoś takiego, ale nikt się nie odzywał. No bo nie wiadomo, jeżeli zaczepimy tego jednego, co się może dalej stać, jeżeli niedaleko od nas, nie wiem, jest siedlisko, można tak powiedzieć, bandy UPA i wiedzieli, dobrze słyszeli, co oni wyrabiają, jaka tragedia się wokół dzieje, to lepiej po prostu pewnie milczeć, nie odzywać się, czekać, aż wszystko się skończy, wyciszy i będziemy żyć dalej normalnie. Ksiądz Zygmunt posługiwał także u partyzantów. Jest wzmianka, że ksiądz Zygmunt był kapelanem partyzantków, bo na naszych terenach było na pewno kilka oddziałów partyzanckich. I ksiądz Zygmunt, z tego co wiemy, miał też swój pseudonim partyzancki, nazywał się Ikar. Nie mamy jakichś takich danych szczegółowych, jak posługiwał, czy im sprawował msze święte, czy się kontaktował tajnie, czy doradzał, ale na pewno jest gdzieś tam znany jako ten, który na pewno w jakiś sposób brał udział, jako ksiądz może chociażby, może albo był jakimś tak naprawdę, nie wiem, może powiernikiem pewnych tajemnic. Więcej nie wiem na ten temat dużo, tylko tyle wiem, że na pewno miał pseudonim, nadany pseudonim Ikar. Ksiądz Zygmunt jest beatyfikowany. Niedawno odbyła się ekshumacja jego ciała, której ksiądz był świadkiem. Co tam było takiego ważnego? Co było ważnego? Myślę, że sama ekshumacja jest takim wydarzeniem, doświadczeniem głębokim, bo jednak widzi się ciało człowieka i to człowieka, który naprawdę jest ważny, ważny, bo ja z tym żyłem już wcześniej, kim jest ksiądz Zygmunt, że to jest męczennik, że jest w tym gronie męczenników II wojny światowej, wyniesiony na ołtarze przez Ojca Świętego Jana Pawła II, a tu nagle ja mogę go widzieć tak z bliska. Z jednej strony ciekawość, a z drugiej strony poruszenie i powiem, jak myśmy przywieźli ciało z cmentarza do takiej werandy przy plebanii i trumnę położyliśmy na stołach z białymi obrusami, to ten widok już poruszał, było wzruszenie. Były z nami osoby, te, które biskup powołał, takie, które były fachowcami, bo trzeba było prawników, czy na przykład nie wiem, fotograf, lekarz, ale też było kilka osób z rodziny. I te osoby, które też były tylko w tym momencie, takim początkowym, to widać było po prostu łzy. Tak jak czułem się, ja powiem szczerze, czułem się, jakbym był na pogrzebie. Nagle pogrzeb. Pogrzeb kogoś, to jest taki bliski nasz. No i też się odczuwało, może dzisiaj tak z perspektywy czasu opisuję, wtedy może sobie nie opowiadałem w głowie w ten sposób, ale to tak jak sobie wyobrażamy, ktoś zginął i my jesteśmy na pogrzebie tej osoby. To wszystko jest jakby przed chwilą, gdzieś tam niedawno się wydarzyło, jest to wszystko świeże, my żyjemy tą historią, tak byśmy się cofnęli, nie wiem, 80 lat do tamtych czasów. To był taki moment, pierwszy moment, kiedy przynieśliśmy trumnę, do której jeszcze nie zaglądaliśmy, nie otworzyliśmy wieka. A potem jakby był ten drugi moment, nie? Drugi moment już tak zwanego rozpoznania. Rekognicja, rozpoznanie tego ciała, czy rzeczywiście to jest ten ksiądz Zygmunt,
bo nie wiadomo, nikt wcześniej tego nie widział, nie odkrywał grobu. I jak zjęliśmy wieko z trumny, to widać było w trumnie kapłana, w ornacie, biret leżący, ręce złożone, różaniec, brewiarz, o takie te wszystkie rzeczy, które kapłan ma przy sobie. Tak ułożone do trumny, tak jak się tradycyjnie układa. Myślę, że tak, czy do dziś też tak ksiądz jest ułożony, chowany w tych swoich szatach kapłańskich. Jak teraz wygląda kult błogosławionego księdza Zygmunta? Kult na pewno jest sprawą taką, jak wszystko dzisiaj w tym świecie. Trzeba, z jednej strony liczymy na to, że on się rodzi gdzieś tam od środka, że ktoś przeżywa tę historię, że wierni z tej parafii na pewno najlepiej ją znają, opowiadają między sobą, ale też dużo zależy od takiego, można powiedzieć, działania nawet mojego, tak jak ja teraz jestem proboszczem kapłana, że gdzieś tam jeżdżę, opowiadam, można powiedzieć, przez rekolekcje, przez nawet jakieś obrazki, może nawet piosenki, różne formy, można powiedzieć, takie dzisiejsze, współczesne, medialne. Powiedzmy, że ksiądz gra. Trochę też gram, trochę też właśnie w ten sposób, bo wiem, że to pomaga, jest jakimś nośnikiem, no, żeby dojść trochę do tych ludzkich serc, tym bardziej, że to są jakieś konkretne argumenty. Sama śmierć męczeńska jest argumentem. Argumentem jest to, że ta historia gdzieś tam nie ucichła, nie znikła, tylko naprawdę była przekazywana. Ludzie są dumni, że ich kapłan, proboszcz, to naprawdę był ktoś, kto był bohaterem, ktoś, kto może na przykład w takim momencie, kiedy jest wojna, nie wiem, nie poszedł w partyzantkę, chociażby ktoś by powiedział, i gdzieś tam nie zamieszkał w lesie, bo łatwo się schronić, może i by się uchronił, a on jednak został na plebanii, która była, nie wiem, na widoku. A czy wiemy, czemu nie uciekł? Ja myślę, że to jest tak, jak mówimy, jest tam gdzieś czytamy, że ten głos sumienia mu na to nie pozwolił. Czyli sumienie, może być serce, miłość do ludzi. Na pewno to jest też odpowiedzialność, to jest powołanie. Wydaje mi się, tak jak wspominałem, kiedy on zobaczył na placu tych mężczyzn, te pytania, kiedy pytano go, kto ci zrobił krzywdę, kto ci zabrał kluczek, którzy to, kto tu jest. On zdawał sobie sprawę, co będzie, co się wydarzy. Przecież przed chwilą mógł posłuchać organisty i po prostu schować się gdzieś tam w jakimś tam miejscu. No i tyle, nie? Ale on po prostu został. Tym bardziej, że on już wiedział o tym, że ta sytuacja jest trudna, że on jest jakoś na pewnym, może być, na pewno jest to wiadome w okolicy, bo wiadomo, że ten ksiądz ma taką sytuację trudną, że nie ma wejścia do kościoła, że tu jest jakieś poróżnienie. To on o tym wiedział, że z tego może się zrodzić coś tragicznego. Na pewno ja myślę, że ta tragedia, która mogłaby się zrodzić, to ta, że gdyby on tak naprawdę poddał się, stchórzył, może, nie wiem, szukałby winowajców, albo chciałby ich ponazywać jakoś, albo nie wiem, dosłownie, jak mówimy, nie z tym językiem takim, sprzedać chociażby partyzantom, nie, żeby jakiś, nie wiem, sprawiedliwości by szukał, to wtedy mogłoby coś innego tu przyjść gorszego. O czym ludzie wiedzieli? Myślę, że wtedy ta świadomość była tych wszystkich rzezi, podpaleń, mordów, które ludzie wtedy czynili, i tu nie trzeba było tak naprawdę jakichś, nie wiem, działań wojskowych. To się mogło stać tak, jak się działo, nie? W nocy, dosłownie. Jakie znaczenie ma ksiądz Zygmunt dziś dla nas? Ja myślę, że ksiądz Zygmunt ma znaczenie na przykład najpierw dla kapłanów. Też nie tak widzę, że dla ludzi, dla ludzkości, dla wiernych, tylko że dodaje odwagi nam księżom w tym świecie, gdzie jest na przykład tyle krytyki, jakiegoś takiego antagonizmu. Może nie jesteśmy tak widziani, jakbyśmy chcieli, a tu wygrywa jednak upór, cierpliwość. Myślę, że też takie myślenie, żeby kochać na stałe, mimo tego, że czasami chciałoby się być, nie wiem, złośliwym, odpowiedzieć złem za zło, tak jak słyszymy to gdzieś tam
od księdza Jerzego Popiełuszki, zło dobrem zwyciężaj, przecież to słowa ewangeliczne, żeby po prostu, bo to się tylko tak da wygrać przyszłość, tylko w ten sposób można też samemu spokojnie żyć. Jeżeli jest się wolnym, to jest się szczęśliwym, nie nosi się urazy, nie nosi się jakiejś zadry, jakiejś złości i wtedy się patrzy nowymi oczami, kocha się od nowa, buduje się mosty, o tak możemy mówić, tak, w taki sposób, że bo on jakby nienawidził, tak mi się wydaje, tych, do których miał jakiś uraz, to by stracił tych, którzy mu byli bliscy, bo oni by się zgorszyli, bo może oni by nie wiem, nie wierzyli tak, jak powinni wierzyć, nie ufaliby księdzu Zygmuntowi, bo zobaczyli, że on jest taki sam. Bo ludzie może w takich czasach jeszcze bardziej potrzebowali właśnie takiego przebaczenia, takiej postawy dobroci, no, zwykłej dobroci, no, tak myślę. I to jest na dziś, nie? Że ja myślę, że nie możemy sobie pozwolić na to, żeby się poddać. Mimo wszystko, mimo jakichś czasów, które ktoś nam powie, że one są najgorsze. Ja myślę, że nie są najgorsze, bo to zawsze jest ten punkt widzenia, punktu siedzenia, nie? I tak samo te czasy, one są ciągle podobne. Zło jest złem, po prostu trzeba po prostu trwać przy swoim, trzeba być sobą, a tu jest na pewno, kto jest ideałem, no sam Jezus Chrystus, który kochał do końca, nie? Mimo śmierci. Dziękuję księdzu za to osobiste świadectwo o księdzu Zygmuncie. Proszę bardzo. Dziękuję serdecznie Państwu. Szczęść Boże. Szczęść Boże, dziękuję.